Dzień dobry. Dzień dobry, mamy tutaj akcję w Rybniku. Kurde, co to się włączy? Kurwa, błażej. Także przyjechaliśmy sobie dzisiaj do Rybnika. Jest, czekaj. Czekaj, mi się załącza jakaś. A ja dziękuję. Minutka. Nie chowasz rąk do kieszeni, nie ruszasz palcami. Nie, jestem. Nie radzimy, nie radzimy człowieku, kurwa. Co to jest? Czemu znaleźć twarz? Poczekaj, kolego. Dobra. Także na początku ja chciałbym, żebyście Państwo powstrzymali się od zbędnych i negatywnych komentarzy. Nie używajcie słów wulgarnych, ponieważ nie chce mi się później siedzieć do 3 w nocy czy 4 i usuwać komentarzy, żeby nam kanału nie zablokowali. Poinformuję naszego drugiego kolegę. Mój kolega już chyba wie, po co tu jesteśmy. I teraz poinformuję Cię, że zgodnie z artykułem 243 kodeksu postępowania karnego, punkt pierwszy, każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w wyniku podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji. Zrozumiałeś? Tak? Jesteśmy z takiej organizacji. Domyśliłeś się. Charytatywnej. ECPU Polska. Nie mów mi na pan. Nie, bo jestem grzeczny. Ja też jestem grzeczny. Czy to twój czat? Proszę. Czy to twój czat? Tak. Tak, tak? Tak. Dominik. Tak. Naprawdę tak. Ale naprawdę nie jestem przed gościem. Naprawdę. Ja mogę coś powiedzieć? Nie. Dlaczego? Zaraz będziesz miał okazję. Jeszcze się wygadza. Po co tutaj przyszedłeś? Powiesz nam? Po co tu przyszedłeś? Ja wiem, że wiesz, po co przyszedłeś. Więc jesteśmy z nią, z organizacji prospołecznej, takiej rodzicielskiej, zajmującej się tropieniem takich osobników jak ty, ze skłonnościami do dzieci w sieci. To naprawdę twój czat? Głupota, z moja głupota, naprawdę, moja głupota to jest, naprawdę. Naprawdę? No, za głupotę się prowadzi, tak? Naprawdę, no, tego nie chciałem zrobić. A ja nie wiem, co ty chciałeś. Odbierz telefon. Dzwonił ktoś do ciebie? No to poczekaj. Bitcoin, zadzwoń do pana. Włączysz głośnik? Włączony telefon? Tak. Odbierz. Włącz głośnik. Włącz głośnik. Włącz głośnik, kolego. Możesz się porozmawiać. Na halo, słucham.
Podgłośnij. Podgłoś, niech słyszą. Halo? Czekasz na mnie, tak? No, przepraszam. Nie przepraszam. Dobra. Siedzisz tam do sieci. Czekaj dalej. Mogę zadać ci kilka pytań? Tak, dla. Czy masz dzieci mieszkające z tobą? Proszę. Czy masz dzieci mieszkające z tobą? Mam syna, ale nie mieszka z nim. Ale widuje się z nim, tak? Okej, ja rozumiem to. Dobra. A powiedz mi tak, bo naprawdę wiemy bardzo dużo o twojej aktywności w sieci, a proszę cię o jedno, nie? Powstrzymaj się, nie rób mi tutaj takich, wiesz, scen, że będziesz płakał, bo mnie to nie rusza. Jestem teraz taki jak ty, bez uczuć, bez empatii. Nie rusza mnie nic, tak jak ciebie nie rusza to, że mogłeś, wiesz, to zrobić, tak? Dobrze, tak? Zaraz ci coś poczytam. Jak długo kontaktujesz się z dziećmi przez internet? Nie kontaktuję się. Nie kontaktuję się z dziećmi, tak? Słucham? Tylko z tą osobą. Tylko z tą. Ale ja wiem o twojej aktywności w sieci bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo, więc nie okłamuj mnie, bo już było paru takich, co mnie okłamywało, a później wiesz. To jak długo kontaktujesz się z dziećmi w sieci? Nie kontaktuję się. Nie kontaktuję się. Aha, to nie jest sieć, tak? To tylko z tą osobą. Tylko z tą. Nie mów mi na pan. Jestem grzeczny. Nie mów mi na pan. Nie, no to nie będę mówić. Traktuj mnie, jakby mnie tu nie było. Nie, tak jak ja traktuję ciebie. Ciebie tu nie ma dla mnie. Nie będę ich zaczynać. To z iloma dziećmi się tak kontaktowałeś? Tak szczerze. Z jedną osobą, naprawdę. Dobrze. Z jedną osobą. Czy spotkałeś się kiedyś z jakimiś innymi dziećmi? Nie. Czy wysyłałeś lub otrzymywałeś zdjęcia? Raz. Nagie. Raz. Pornografię. Raz. Raz tylko? Tak. Na pewno? Tak. A ja mam kilka zdjęć. To te osoby tylko. Tylko te osoby. Wiesz, że policja znajdzie te osoby, skontaktuje się. Wiesz o tym? Ilu? Jakie zdjęcia wysyłałeś? Czy to twoje zdjęcia? Mhm. Nie. Twoje zdjęcia? Tak. Takie zdjęcia się wysyła do dzieci? Mógłbyś położyć telefon z boku na ławeczce? Już wiemy, że to twój numer. Jeszcze raz. To jak? Wysyłałeś zdjęcia do dzieci? Otrzymywałeś zdjęcia od dzieci? Tak. To czyli, zobacz, jak cię szybko złapałem na kłamstwie, przed chwilą mówiłeś, że nie pisałeś, to skąd miałeś te zdjęcia? Ale to jest twoja sprawa, ja już wiem, skąd masz, nie oszukuj sam siebie, bo nas nie oszukasz. Czy byłeś aresztowany kiedyś? Za... Nie. Nie jestem patrogiem, za... jestem pedofilem. Podlegający pod pedofilię? Nie. Artykuły? Nie jestem pedofilem. Po tych zdjęciach wysyłanych do dzieci, to ja mam trochę, wiesz, trochę mam wątpliwości. Nie jest. Nie jesteś? Nie, nie jesteś? A kim jesteś? Normalny. Kim? Kim? Tak, pytam, tak, wiesz, weź mi wytłumacz, kim jesteś? Jak byś siebie ocenił? Proszę pana, jak kocham moje... Rozmawialiśmy o tym, że nie mówisz do mnie na pan, na nie... Ja trzecie to... ostrzeżenie. Rozmawialiśmy, że nie mówisz do mnie na pan. Proszę pana. Nie będę na czym mówić. Możesz mówić do mnie ty osobniku, albo nie wiem jak. Wszystko, ale nie mów do mnie na pan. Okej? Okay? Wiesz, ja ci powiem jedno. Ja wiem, że tutaj przyszedłeś, kurde, na lody? Na spacer? Nic poza tym. Nic poza tym? Nic poza tym. To pozwolisz, że ci przeczytam parę rzeczy, które pisałeś do dziecka, tak? Wiedziałeś, że ma ile lat? Pisało, że 16. Pisało, że 16? A przeczyta ci, ile razy pisało i uprzedzało cię i ile ma lat? Policzy ci? Zaraz wezmę i policzę. Po co to robisz? Nie kłam mnie, człowieku, nie patrz mi nawet w oczy. Ile? 12. Ile razy to wspomniała? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Przypomnieć ci? Czy poczytać? To teraz ci coś... Teraz się coś poczytam. Tak, żebyś wiedział, że wiesz. Normalny człowiek nie tego nie robi, nie pisze tak do dzieci.
Chciałbym cię całować namiętnie. Ty tak pisałeś, czy nie? Mhm. No ale głośno, jesteś teraz gwiazdą internetu. Tak, tak? Nie, bo to ja do mojej kobiety będę. Chciałbym koło ciebie leżeć, czy jak to tam było? A czy do dziecka się pisze takie rzeczy? Chciałabyś zobaczyć mojego? Nie. Nie? Ale ty napisałeś do dziecka. Czy chciałabyś zobaczyć mojego? Co ci odpisała? Co? Siusiaka mojego, tak? No widziałem, wiesz? Nic rewelacyjnego, ci powiem. Gdzie to? Nic rewelacyjnego. Normalny człowiek nie pisze do dziecka, przypominam, 12 lat, lubisz się bawić swoją cipcią? Przepraszam Państwa za te określenia, ale tak się pisze do dziecka? Nie. Pamiętasz, co ci odpisała? Czy przypomnąć? Nie bawiłam się nigdy. Nie myślałaś, by spróbować? Nawet dziewczyna mi wysyłała dwa zdjęcia, co ma 9 lat. Dziewczyna? Dziewczyna? Mogę ściągnąć te okulary, bo mi radzi słońce? Mogę cię prosić o ściągnięcie okularów? Dziękuję. To jak? Ile ta dziewczyna miała lat? To czyli pisałeś chyba wcześniej, tak? Że ci wysyłała. No wybacz, no mi nikt nigdy nie wysyła zdjęć, nie? Spójrz tym ludziom w oczy. Wiesz, ile będziecie oglądało ludzi? Ile matek? Przerażonych tym? Przepraszam. A ty mnie nie przepraszaj. Ty mnie nie masz za co przepraszać, nie? Przepraszam. Ty... Nie masz. Przepraszam. Chciałabyś, bym był teraz koło ciebie, a dziecko ci odpisuje, po co? Chciałbym cię całować. Chciałbym twoją cipcię zobaczyć. Tak się pisze do dziecka? Ale mnie nie przepraszam, naprawdę. Przepraszam. Zobacz, ja się umiem powstrzymać od emocji. Nie okazuje się zero ci uczuć żadnych, więc na mnie nie robisz żadnego wrażenia, nie? Wiesz, wiesz o co... Wiesz, gdy takim cicią wyrządzasz? Zdajesz sobie sprawę z tego? Przepraszam, tak. A całym... Przepraszam, bez Boga przepraszam. Całym rodziną wyrządzasz, chłopie. Ty mógłbyś zniszczyć, kurde, niejedną rodzinę. Wiesz o tym? Uśmiechnij się. Bo ja będę chciał, żebyś pamiętał moją twarz każdego ranka, jak będziesz stawał w kryminale, i każdego wieczora, jak będziesz kładł się spać. To pamiętasz, jak to było? Chciałbym twoją cipcię zobaczyć. Tak? A co robiłeś? Przypominam ci. Ja się bawię moim siusiakiem. Opowiedz nam, jak się bawi dorosły facet swoim siusiakiem i pisze to do dziecka? No proszę, nie krępuj się, no tyle miałeś do powiedzenia jej. Przepraszam. Ale to nie, ja ci mówię słowo przepraszam. Niektórzy jak używają słowa takiego, wiesz, przepraszam za często, to te słowo nie ma żadnego znaczenia. A uwierz mi, ty jesteś taką osobą, że żadne takie, wiesz, twoje słowo to jest, nie ma żadnego znaczenia, nie? Chciałabyś go wziąć do ręki? Tak do dziecka? Chłopie, czy wiesz, co mogłeś zrobić? Skrzywdzić dziecko, całą rodzinę, powtarzam, całe rodziny, czasami przez takich jak ty są, kurde, rozbite, zniszczone. Co, ciężko się oddycha? Może? Co? Pomyślałeś o tej dziewczynce? Głupotę zrobiłem. Co? Głupotę zrobiłem, wiem o tym. Sędzia też będzie wiedział, ludzie też to będą wiedzieli. A to nie jest głupota, bo ty robisz to świadomie, z premedytacją. Wiesz, nasz D-Coin wielokrotnie cię uprzedził, że ma 12 lat. Miałeś szansę się wycofać. Każdy normalny facet by rozłączył, zakończył rozmowę, nie ciągnął tego dalej. Wiesz, ja tylko proszę teraz wszystkich, żeby nie atakowali twojej rodziny, bo oni nie są nic winni.
Nikogo, nikogo. Ja naprawdę nikogo nie chcę, żeby pisali jakieś zbędne komentarze i obrażali nawet twoją rodzinę, bo ja wiem, że skrzywdziłeś, tym co zrobiłeś, skrzywdziłeś ze swoją rodzinę. Swoich znajomych. Podejrzewam, że już po tym filmie nie będziesz ich miał. Syna. O tym nie będę wspominał, nie? Już nawet nie chcę, nie? Co załatwiłeś, nie? Ty nie masz żadnych uczuć, ja ci powiem, nie? Ty nie masz żadnych uczuć. Spójrz mi w oczy. No spójrz mi w oczy. No proszę, spójrz mi w oczy. Kocham mojego syna. Jakbyś kogokolwiek kochał, kocham go. To nie skrzywdziłbyś nikogo. Nikogo. A zwłaszcza dziecka. Nikogo nie chciałem skrzywdzić. Nie? Nie. A myślę, że takie dziecko by czuło się normalnie, jakby dotykało siusiaka. Ale ja bym nawet tego nie żądał. Aha, tylko sobie tak pisałeś? Pisarz jesteś? No patrzcie, no. Szekspir. Drugi no, Szekspir. No nie wierzę. A to na zdjęciu to co to jest? Kaktus? Kolego. Jak to było? Chcesz się nim pobawić? Albo do 12-latki. Co takie ciekawego było? Masz już cycuszki? Chcesz dotknąć moje? Może mam chyba takie same wielkości. Nie chcesz, bym cię nauczył? Chowaj to. Więc... No. Pamiętasz? Chciałbym cię całować, a dziecko ci pisze. Nie wolno mi się całować. Ja mam 12 lat, nigdy się nie całowałam. Nie chcesz, bym cię nauczyć? Nie patrzcie, nie dość, że pisarz, to jeszcze nauczyciel. Kurde, wiele masz tych osobowości. Chciałeś się spotkać z dzieckiem w wieku swojego. Zdolniacha. Nie poruszajmy tu tego tematu, bo to pan jest... Pan, widzisz? Nawet jeszcze określam cię mianem człowieka, ale dla mnie nie jesteś człowiekiem. Tu ciebie teraz nie ma przede mną. Denerwuję się? Ja nie, jeszcze jestem spokojny. Mamy. Fajna sprawa. Rybniczek, już o 5 rano wstałeś, ale byłeś pod wrażeniem, co? Opowiesz mi coś o tym, co cię skłoniło do tego? Bo ja wiem, że nie pierwszy raz. Ja znam twoją aktywność w sieci, człowieku. Oj, przepraszam, znowu użyłem słowa, które obraża naprawdę, kurde, ludzi. Bo nie jesteś człowiekiem, przepraszam. Nie, to jest moja prywatna opinia o tobie. Spójrz mi w oczy. Zapamiętaj moją twarz. Zapamiętasz? Proszę. Obiecasz mi jedno? Bo ja każdego z was pamiętam, kurde. Twarz. I będę pamiętał. I wiesz co? I będę się cieszył, że was pamiętam. I będę się cieszył, jak ty będziesz wspominał moją twarz każdego ranka i wieczora. No powiedz, weź mi opowiedz tą historię twojego tego, że ty tak bardzo chciałeś z dzieckiem. Bo ja wiem, że to nie pierwszy raz jest. Ja wiem to, ty to wiesz, więc nie ma sensu. Nie ma sensu, wiesz, kłamać. Ale to jest... Widzisz. I tym udawaniem, że to twoje słowo przepraszam, ono nie ma żadnego znaczenia. Nic. Co jest? Weź coś powiedz, masz okazję, chciałeś pogadać. Wygadaj się, powiedz teraz. Co byś chciał powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy tacy jak ty niszczą całe rodziny? Zrobiłem świństwo. Co? Nie, ja ci powiem jedno. Zrobiłeś świństwa wcześniej. Zrobiłeś niejedno świństwo wcześniej, ja to wiem. Ja znam bardzo dobrze twoją aktywność w sieci. I zrobiłeś niejedno świństwo. Nie? Ale już nie zrobisz. Dzisiaj też chciałeś zrobić. Ty nie chciałeś zrobić świństwa, bo to nie jest świństwo, wiesz? Ja nawet nie wiem, jak to można zrobić. Ty byś zrobił tragedię.
Nie wiem, jakie zdjęcia wysyłałeś. Wiesz, jak to się nazywa? Pornografia pedofilska. Pornografia dzieci. A nie jesteś pedofilem? To weź teraz proszę, wytłumacz nam, kim jesteś. Jak nie jesteś pedofilem? Co? No powiedz, kim jesteś, skoro nie jesteś pedofilem? Bo dla mnie, dla pani prokurator, dla wszystkich normalnych ludzi to jest pedofilia. Ale ja ci wytłumaczę, ty nie jesteś pedofilem, to kim jesteś? Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Ja zachowam to, bo naprawdę ja się hamuję i proszę też wszystkich, żeby się hamowali od zbędnych komentarzy, bo naprawdę chcę dzisiaj wrócić do domu i nie chcę do 5 rano. Nie, do 5 rano to ja będę stary wracał, bo ja pół Polski za to przyjechałem, nie? Wiesz, mam tu znajomego też w Rybniku, nie? I nawet kilku. I wiesz co? Też mają dzieci. I też mają córeczki. I dziękuję ci, bo nie spałem dzięki tobie dwie doby. Zresztą reszta towarzystwa też, nie? Ale wiesz co? Warto. Dla tej chwili warto, nie? Bo będzie jeszcze jedna chwila. Dla tych uratowanych dzieci. Tak. I jeszcze będzie jedna fajna chwila dzisiaj, taka super fajna dla mnie i dla reszty, jak będzie się, wiesz, wrota za to mu się zamkną w takim fajnym, wiesz, pojeździe z IOIO. Wiesz o kim mówię, nie? Jeździłeś kiedyś na IOIO? Nie, no dobra, już jestem poważny. Nie musiałem, żeby, wiesz, nie wybuchnąć, kolego. Jak ci założą kajdanki na ręce, to też będzie wspaniała chwila. Jeszcze spotka mnie w moim życiu, podejrzewam z tobą, ze dwie albo trzy fajne chwile, nie? Kiedy spotkamy się w sądzie. Ijo. Kiedy będziesz mógł pani sędzinie, sędziemu, nie wiem kto będzie, nie? Powiedzieć, że ty nie jesteś pedofilem. No. Poznasz mnóstwo nowych ludzi. Ale sympatyczni są. O, teraz pomyłka. Polubisz ich. No, wyczytam komentarze, ale proszę was, nie piszcie o tych, bo ja będę musiał pewne komentarze usuwać. Zachowajcie spokój. Nie piszcie wulgarnych komentarzy. Nie poruszajmy tematów politycznych i tak. Innych. Utrudniacie nam pracę. No, wiesz, ja teraz zamiast siedzieć w domu, musiałem się ciągnąć pół Polski. Żeby uchronić inne dzieci. A jak wiesz, popatrz później na komentarze i na wiadomości, które będą, wiesz, wysyłane. I jak będą, wiesz, wulgarne. Ja zobacz, ja się potrafię powstrzymać. Tu reszta towarzystwa też potrafi się powstrzymać. Ale ja proszę was, ludzie, jak piszecie te negatywne komentarze, już któryś raz powtarzam, naprawdę dodajecie nam pracy, że ja zamiast wrócić do domu, położyć się spać, będę musiał jeszcze kilka godzin siedzieć i kasować, żeby po prostu na mnie zablokowano kanału. Mamy wystarczająco. Czy mógłbyś się wyprostować? To co? Co robimy? Dzwonimy na policję? Proszę was. Co? Obiecuję wam, że tego nie zrobię. Przysięgam. Na kogo ty chcesz przysięgać? Nie, przysięgam, proszę. Nie zrobię tego. Dam ci szansę, możesz ty zadzwonić i powiedzieć, co chciałeś zrobić. Kolega ci użyczył telefonu. Co ty na to? Mam impulsy, chcesz? Proszę was, nie chciałem tego. A, zadzwoń sobie. Proszę, no do wyboru. Proszę mnie to wybaczyć. Nie zrobię tego więcej. Ja ci nie wybaczę. Poczekaj, spokojnie. Dobrze, czy ja na początku nie powiedziałem, tak, że ta w tej osoba chwili... też to powiedziała, mówiła, pisała mi to. Dobrze, wiem. Poczekaj. Czy ja nie mówiłem, że nie mam teraz żadnych uczuć? I czy ty będziesz płakał, prosił, błagał? Mnie to nie rusza, nie? Mówiliście to, oczywiście. No. Mówiliście, to proszę dać mi szansę. To masz szansę. Dzwonisz od siebie z telefonu albo z mojego kolegi telefonu. Wykręcić ci numer? Co? Na policję? Co? Na policję? Czy gdzie mam dzwonić? Na straż pożarną.
padówki. To co, dzwonisz czy my dzwonimy? No na policję, no, no gdzie? No przecież nie zadzwonię kurde do wysypiska, do, żeby przyjechali zabrać śmieci. No policja jest od zbierania takich śmieci. Proszę dać mi szansę. Proszę dać mi szansę. Błagam was. Obiecuję, że nie zrobię takiego czegoś już. Nie zrobię. Czego nie zrobisz? No, a ja ci obiecuję jedno, nie? Sorry, muszę to powiedzieć, nie? Ja ci obiecuję, że przez najbliższe kilka lat nie zrobisz tego, nie? No, na pewno. To masz obietnicę ode mnie, nie? Zapamiętam ją twarz. Zobacz, widzisz? Ma potwierdzenie ode mnie też. Ja jestem uśmiechnięty, nie? Ale w kryminałach są ciekawi ludzie, naprawdę. Weź to zbieraj tu. Pozdrowienia dla rybnika, czy nie? Co powiesz? Jak zadzwonisz na policję? Ładne miasto, wiesz, ja mam tu znajomego, nigdy tu nie byłem, ale dzisiaj sobie odwiedzę go, nie? Bo jestem tak zmęczony, że pewnie pozwoli mi się nawet wykąpać, nie? Bo dwie doby już nie śpię praktycznie. A od wczoraj jestem w samochodzie. Warto. No, także powiem ci, taksówka już jest w drodze. Ale powiem ci, zio, a dwa, czyli powiem jeszcze coś takiego ciekawego, nie? Długi kurs będziesz miał. Ale za free to najważniejsze. No, na nasz koszt, nie? Ale dam ci szansę, możesz, jak panowie przyjadą, możesz ich poprosić, może cię odpuszczą. A wie dlaczego cię nie odpuszczą? Bo oni też mają dzieci. A jeszcze teraz będę musiał, wiesz, ciągnąć się z tobą, będę musiał cały materiał dowodowy przekazać. Pół dnia stracić. Widzisz, jest weekend. No też powinien chyba być na spacerze gdzieś pójść. Rozumiesz? A tracę czas na takie jak ty, ale wiesz co ci powiem? Warto. To jest niesamowite uczucie, nie? Jakbyś mi coś zaproponował, nie? Zdjęcie takiego jak ty, czy szóstkę w totolotka, wybieram ciebie. No. Wiesz ile? Nawet nie wiesz jaka to przyjemność. Spałem może dzisiaj, nie wiem, na dwie doby spałem może za dwie godziny. Ale ci powiem, o tyle energii teraz pozytywnej dzięki tobie, że zadowolenia. Na kolejne. Na kolejne. Ale tak szczerze, to bratek jest skromny, bo przyjechał całą Polskę po ciebie. No nie pół. Dałeś nam energię do złapania kolejnych. Ej, wiesz. Z całej Polski. Jesteśmy wszędzie. I będziemy wszędzie. Będziemy w każdym. Będziemy w każdym miejscu, gdzie będą tacy jak ty. Pedofile niech się zaczną bać. Bo każdy ich zobaczy. Tak jak ciebie. Wiem, że jesteś bez uczuć. Płakać bez łez. Jesteśmy z programu z pieskiem. Posikałeś się? Chyba tak. Ojejku. Wiesz na radki pampersy. No. Karosa w drodze, tak? Najdź mi papierosa, bo mam na małej zapalewa. Nie mam tutaj ciebie. Nie mogę odejść, bo wystąpi.
A teraz ci łzy będą lecieć? Nie no, fantastycznie. Chłopako, dopiero się wieczorem albo jutro wykąpiesz. Natalia, już zadzwoniony już. Ale wiesz co jest fajne? Karoca jedzie. Że mamy niedaleko do sądu, to może się zaprowadzimy od razu, może dzisiaj cię przyjmą. Na piechotę, po co gonić radiowóz? Zaoszczędzimy na paliwie. Bo wiesz, to już jak przejmą cię od nas, no to już leci, to wiesz, koszty podatnika, nie? My to robimy z dobrego serca. I proszę was, jak ktoś proponuje nam, wiecie, zwrot kosztów czy przelewy jakieś, to weźcie może, znajdźcie jakiś w pobliżu siebie, jakiś dom dziecka, kupcie cukierki, dajcie je dzieciom z domu dziecka w imieniu naszym i waszym. Ale dzieciom, nie, ale... nie dyrektorom, dzieciom. Jak tak można płakać bez łez? To jest płacz próbny. Ćwiczebny. Długo obserwowałeś, nie? Tutaj. Mijałem się z tobą prawie. Zauważyłeś to, czy nie? Zauważyłeś, czy nie? Nie zauważyłeś tego, nie? Obserwowałeś to miejsce. Nie pierwszy raz. Byłeś, ja ci powiem tak. Nie pierwszy raz to zrobiłeś. Bo ja widziałem po tym, jak obserwowałeś to miejsce. Ty masz sprawę, kolego. I ja to wiem, ty to wiesz. I dzięki materiału dowodowemu, jaki posiadamy, jaki jeszcze policja zabezpieczy. Bo zabezpieczą każdy twój nośnik. Jest schowany, żeby nie zniszczył. Tu jest. Tu jest w papierze. Więc to, że tu mnie kłamiesz, no to spoko, nie? Ale uwierz mi, że panowie w policji mają... Sieć wszystko zostaje. Takie możliwości, że wynajdą nawet to, co wykasowałeś. Bo to wszystko zostaje, nie? Co zamówiłeś na Allegro? Wszystko będzie. Zdjęcia jakie otrzymałeś, z nawet kim pisałeś. Nawet profili. Z iloma dziećmi się umawiałeś. Wszystko będzie. I powiem ci jeszcze takie, jedno takie fajne, że policja skontaktuje się z każdą osobą, z którą pisałeś, z każdym dzieckiem. Psychologowie będą musieli przesłuchać wszystkie te dzieci. I uwierz mi, dzięki tym nagraniom dotrzemy do poszkodowanych. Rodzice to cię rozjadą. To jest jedyna gwarancja, że dotrzemy. I to ci powiem jeszcze takiego ciekawego. Każde z tych dzieci będzie musiało być objęte, kurde, opieką psychologów. I to nie chwilę, tylko latami. Nie, zjadę. Tam. Idź po tam, po policję. Tak, podjechali. O, już jest, idź. To krzyknij jak to będą. Co? Krzyknij jak to będą. Już przyjechała. O, dzisiaj chcę pojedzieć czymś fajnym. Spójrz tam, na prawo. Twoja prawa, tam. Przyjechali po ciebie już. Widzę jakaś fajna pani policjantka. Pewnie może też ma dzieci. No. I wie co ona będzie musiała czuć. To samo chyba co ja. Będzie musiała się wyłączyć. Ale obiecasz mi to? Ja już któryś raz. Będziesz mnie wspominał? Pocztówkę ci wyślemy. Też będziemy wiedzieli, gdzie pójdziesz. Do którego zakładu. Wiesz, ja wiem, że jest akcja ta Polska czyta dzieciom. Ale ja nie chcę tego czytać dzieciom. Co ty wypisywałeś? Idą panie reprezentanci, to zaraz mogę wyłączyć nagrywanie. Tak, żeby nikt nie uciekł. Dzień dobry. Dzień dobry.
proszę o zabezpieczenie dowodu. Materiał dowodowy. Panowie, kim jesteście? A my jesteśmy z takiej fajnej. Panie pan? Organizacji prospołecznej, rodzicielskiej. Ręce do tyłu. Wyjaśnimy sprawę. Ręce do zaraz tyłu. Przekażę cały materiał ręce dowodowy. Druga rączka. Jakieś niebezpieczne przedmioty przy sobie. Zabronione. Szerzej nóżki. Okej. Okay. Nie. Także na chwilę obecną pan już jest transportowany. Transportowany, kurde, na komisariat policji. A my co, lecimy przekazać cały materiał dowodowy. No i złożyć zeznania. Przekazać na decoina na miary, bo też będzie musiał być przesłuchany. Oh. Kolejna. 3-0 dla nas, nie? A to teraz najlepsze to jeszcze pozdrowimy ekipę z Anglii, nie? Powinien to chyba na początku, w końcu oni nas stworzyli. I jak obiecywałem, będą z nas dumni. No, pan przyszedł na spotkanie z dzieckiem, nie? Dokładnie z... Tak. Tam no, w materiale dowodowym, ja mam jeszcze też wersję elektronicznej, tak? Wysyłał też zdjęcia innych dzieci. Czyli to... No mamy jego całą, kurde, historię, nie? A aktywności w sieci. Tylko panowie, siku zrobił. Samo życie. Panowie, jesteście tutaj z tego miasta? Nie, my przyjechaliśmy tu, proszę pana, z całej Polski. Ja tu dzięki temu panu to już kurde drugą dobę nie śpię. Dokumenty masz od pana? Tak, masz wejście do tym, bo ja mam... Tutaj jest. To jest wersja papierowa. Może pan sobie pogląda zdjęcia. I poczytać. Na pewno tak, pana będziemy zabierać dokumenty i tak. Tak, ja wiem. Tak, to już nie ten. Znacie na pewno. No już tak. Bardzo dobrze. Ja może kawę dostanę na komisariacie, ale ty to wątpię. Choćbyśmy tydzień mieli nie spać. To i tak po was przyjedziemy. Zajmij się, zawiążesz nowe wiadomości. Znajomości. Zaciśniesz stosunki towarzyskie. To, że z dzieckiem piszę. A to jest telefon od tego pana? Tak. Telefon jest zabezpieczony znakiem graficznym. No tak jak odłożył, to tak się zawinął, nie? Telefon jest włączony? Włączony masz telefon? Nie wyłączałeś go? Tak. Nasz Dikon jeszcze dzwonił do tego pana na numer. Wszystko jest na filmie nagrane, także... Panowie będziecie musieli jeden z panów... To ja, tak. Zawiadomienie złożyć, bo będzie pan musiał wszystko wyjaśnić. Tak. Za kogo się pan przedstawiał wiadomość? Ja zawsze z imienia i z nazwiska. Bo ja nie mam nic ukrycia, niczego się nie boję. Bynajmniej nie takich jak ty. Telefon? Jednocześnie prosimy o anonimizację. Jasne, oczywiście, że tak. To nie ma wątpliwości. To jest składane. To jest wszystko tego pana, tak? Tak. Komentarz pana? No tam nie. Aha.
pan dokument? Mam w samochodzie to, ale mogę PESEL podać za chwilę. To no załatwimy to, tak. No pewnie. Ja ciśnienia nie mam, to kolega ma. Przepraszam, sorry, nie jesteś moim kolegą, nie? Ale już chyba ci zeszło. Dobra, ale chciałem. Może ci pochodzi. Co? Ktoś mówiłem. Jeszcze załatwić panom robotę, że będą musieli, kurde, prać samochód, nie? I to znów na koszt podatnika. Ale wiesz co, warto. Nawet nie wiesz, jakie my sumy wydajemy, żeby was złapać. Czasami to jest w tysiącach. Ale warto. O, tutaj ten. Poczytacie, co ludzie piszą o tobie? Niesamowite. To zdjęcie syna przy kluczykach? Syna przy kluczykach. Dobra. To mam przyjechać, czy jechać? To ja co, przyjadę na... Dobra. Na dyżurkę, pracownik. Tak, tak. Dobra, dobra. Także... Jeszcze raz. Zaśpiewać ci piosenkę? Pa, pa! Dobra. To ja zaraz podam. Przyjadę, to podam. Nie ma problemu, ja nie ucieknę. Ja muszę i tak do notatki swoje, bo ja pana nie znajdę. Tylko nie, pan mnie znajdzie. Boję się. Co ty? Dobra, kończymy, bo muszę tutaj coś dać. Już chwila.